Bogda Orzechowska, dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan minister Jacek Protas. Reprezentuje Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Udana wizyta w Suwałkach? Tak. Bardzo ciekawe spotkania. Najpierw podczas konferencji na temat bezpieczeństwa tej części Polski w obliczu konfliktu, oczywiście Rosja-Ukraina. Bardzo ciekawe wykłady specjalistów, wystąpienia specjalistów, a potem spotkanie z samorządowcami, co dla mnie jako wieloletniego samorządowca, a teraz osoby, która zajmuje się funduszami europejskimi i krajowymi, a także polityką regionalną, jest zawsze dużym wydarzeniem i myślę, że korzyść jest obopólna, bo ja usłyszałem o problemach, a mogłem również przekazać szereg takich informacji z pierwszej ręki. A słyszałam, będąc na jednym ze spotkań, że rzeczywiście to, co pan mówił, cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, szczególnie właśnie samorządowców, bo sporo nowości się pojawi w ich rzeczywistości. Ale ja bym chciała dzisiejsze nasze spotkanie poświęcić raczej kwestiom bezpieczeństwa. Ostatnio miałam okazję przeczytać taką wypowiedź pani Marii Dymer z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która określiła Przesmyk Suwalski jako bardzo wdzięczny obiekt do straszenia. Z drugiej jednak strony przyznała, że faktycznie jest to takie newralgiczne miejsce, tyle tylko, że trudne geograficznie. I to być może dać nam jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, bo trudno przez ten przesmyk przejechać, przejść, przedostać się, no i oczywiście bliskość wojsk NATO. Proszę mi powiedzieć, jak pan osobiście ocenia bezpieczeństwo w naszym regionie, biorąc pod uwagę fakt, że jednak kawałek dalej mamy dość szorstkiego sąsiada. No a jeszcze większy kawałek stąd mamy wojnę w Ukrainie. Oczywiście niczego dzisiaj w obliczu wojny, konfliktu zbrojnego, krwawego konfliktu Rosja-Ukraina nie można lekceważyć i nie można sobie powiedzieć, że wszystko będzie ok i będziemy bezpieczni. Na pewno trzeba podejmować i rząd podejmuje działania zapewniające po pierwsze bezpieczeństwo oczywiście militarne. Dzisiaj widzimy po doświadczeniach wojny z Ukrainą, że tarcza antyrakietowa, wspólna tarcza europejska, to jest absolutnie konieczne do zrealizowania zagadnienie, ale również koordynacja działań wojsk natowskich, stąd też wiele ćwiczeń w tej chwili na tak zwanym Przesmyku Suwalskim, ale również w regionie, w którym ja mieszkam, w województwie warmińsko-mazurskim i w innych miejscach. A więc zabezpieczenie militarne, kupowanie nowego uzbrojenia, szkolenie wojska, odpowiednia ich dyslokacja i przesunięcie też właśnie do Suwałk, do terenów Polski północno-wschodniej. I przede wszystkim wspólne działanie, czyli utrzymanie tej pełnej jedności zarówno transatlantyckiej, jak i europejskiej, bo chcę pani redaktor i państwu powiedzieć, że po raz pierwszy od kiedy funkcjonuje Unia Europejska jest mowa o przygotowaniu mechanizmów, które ze wspólnego budżetu europejskiego będą finansowały również wydatki na zbrojenia, na produkcję, na przemysł zbrojeniowy, na całą infrastrukturę bezpieczeństwa, która no musi być w tym trudnym czasie wybudowana czy odbudowana. Natomiast chcę też powiedzieć tak, że rzeczywiście wiele krzywdy dla lokalnego społeczeństwa zrobiło to pojęcie, negatywne pojęcie Przesmyku Suwalskiego. Że tutaj jakby, nie wiem, Rosjanie, jeżeli zaatakują, to na pewno tutaj na początku i tak dalej. No specjaliści tego do końca nie potwierdzają. Dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać specjalistów w zakresie wojskowości, profesorów, generałów, którzy wypowiadają się, że mniej więcej podobne zagrożenie
jest w każdym miejscu naszego kraju. To po pierwsze. Po drugie, też trzeba powiedzieć sobie uczciwie, i o tym mówili specjaliści, że jak się zakończy konflikt zbrojny na Ukrainie, mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, to Rosja, żeby odbudować swój potencjał militarny, wojskowy, no będzie potrzebowała co najmniej 10 lat. Przecież, żeby się zmierzyć z taką potęgą militarną, jaką jest Sojusz Północnoatlantycki. Więc przygotowujmy się, musimy być naprawdę militarnie silni, musimy być zjednoczeni, musimy mieć zabezpieczoną infrastrukturę, nie tylko tą militarną, ale i obrony ludności, co było do tej pory zaniedbywane ze względu na to, że troszeczkę spaliśmy, tak? Poczuliśmy się bezpiecznie i myśleliśmy, że nam już to nie jest potrzebne, schrony, cała ta infrastruktura, a dzisiaj wiemy, że jest potrzebna. I w końcu jeszcze jeden aspekt, a mianowicie uodpornienie się na wojnę hybrydową, bo ta wojna trwa. W związku z tym i będzie trwała. Rosjanie, dopóki są agresorem, dopóki są potencjalnym naszym przeciwnikiem, Rosjanie, Białorusini będą tą wojnę prowadzili, a więc bezpieczeństwo wrażliwej infrastruktury, tej kluczowej, energetycznej, zaopatrzenia w wodę i temu podobne, do tego zabezpieczenie szpitali. Mówiąc wprost, nawet niektóre szpitale nie mają w tej chwili źródeł zapasowych, źródeł energii, co jest przerażające. Więc do tego oczywiście uszczelnienie granic i bezpieczeństwo granic europejskich, nawet powiedziałbym, nie tylko polskich, ale europejskich. Europa jest zainteresowana i musi być zainteresowana tym, żeby polskie granice były szczelne. I żeby Białorusini, Rosjanie nie mogli prowadzić z nami wojny hybrydowej za pomocą przywożonych na tą granicę migrantów. No właśnie, i teraz Donald Tusk ledwie parę dni temu, o ile dobrze pamiętam, powiedział, że nie ma limitu środków, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Będziemy się zbroić i osłaniać na wszelkie możliwe sposoby, a z drugiej strony słyszymy, że jesteśmy bezpieczni. Zwykły zjadacz chleba, panie ministrze, dostaje fiksacji. Kiedyś ktoś powiedział, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Rosjanie od wieków rozumieją tylko argument siły i obawiają się tylko silnego przeciwnika. Jeżeli tylko wyczują słabość, to tą słabość wykorzystują. Więc psychoza wojenna jest niepotrzebna, podkreślam słowo psychoza wojenna, bo jestem głęboko przekonany, że ta wojna konwencjonalna, militarna w najbliższym przynajmniej czasie, nie wiem, 10-kilkunastu lat nam nie grozi. Natomiast my musimy być przygotowani na to, co się wydarzy za 10 czy 15 lat, jak Putin odbuduje potencjalnie swoje siły zbrojne, swój potencjał militarny. Więc my przez ten czas mamy, Ukraina tak naprawdę, to trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, Ukraina dała Europie czas na to, żeby się przygotować do ewentualnego konfliktu. I Europa w końcu zrozumiała, że trzeba wydawać te co najmniej 2% na cele zbrojeniowe, tak? Że trzeba przygotowywać całą infrastrukturę, że być może trzeba dotować przemysł zbrojeniowy, że trzeba produkować zapasy amunicji, żeby nie było tak, że starcza ona na 2 tygodnie tylko konfliktu. Dzisiaj widzimy na Ukrainie, co to jest 2 tygodnie, tak? No to jest nic. Więc niepotrzebna psychoza, absolutnie niepotrzebne obawy o ten taki tradycyjny konflikt militarny. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że trzeba być przygotowanym. To jest jedna kwestia. I druga kwestia, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wcześniej, wojna hybrydowa. To trwa. Jesteśmy na wojnie hybrydowej i tutaj musimy nasze służby przede wszystkim, ale również samorządy muszą być przygotowane do tego, żeby aktywnie przeciwdziałać tej wojnie hybrydowej, bo
mogą być zajęte ujęcia wody, czy zatrute, czy do tej pory tego nie chroniliśmy, monitoringu nie było i tak dalej. Te rzeczy trzeba zrobić. Panie ministrze, ostatnia kwestia. Trwają prace nad tak zwaną ustawą o obronie cywilnej, która dzisiaj właściwie nie istnieje. I ja i pan należymy do tego pokolenia, które w szkole średniej, w szkole podstawowej, nawet chyba jeszcze, ile dobrze pamiętam, miało takie zajęcia nazywane przysposobienie obronne. W pewnych okolicznościach przyrody i polityki mamy wiedzę, jak możemy się zachować i co powinniśmy uczynić, żeby przetrwać w miarę bezpiecznie. Ale dzisiaj młodzież nie wychodzi z takim zasobem wiedzy ze szkół. A w jakiej rzeczywistości funkcjonuje? Zacytuję panu pewien fragment. Suwałki, 162 sprawdzone obiekty ukrycia cywilów. Wszystkie spełniają wymogi dotyczące klasy odporności. 53 z nich, wbrew przepisom i logice, posiada okna piwniczne powyżej poziomu gruntu. 71 stoi mniej niż 10 metrów od gazociągu lub innych sieci infrastruktury krytycznej. 137 nie zapewnia ochrony przed odłamkami bomb, których na razie chyba możemy się nie bać. Te liczby wyciągnęłam z raportu NIK-u. Trochę to brzmi moim zdaniem jak dreszczowiec, więc muszę zapytać pana wprost o taką rzecz, czy poza uzbrojeniem armii, czy uzbrojeniem pograniczników, czy wsparciem policji i wszelkiej maści służb mundurowych, czy możemy liczyć też na to, że zadbacie państwo, czy to w polskim rządzie, czy z poziomu Unii Europejskiej, o bezpieczeństwo mieszkańców kraju, takich zwykłych, szarych obywateli, bo nie wygląda to dobrze, nie czarujmy się. Wojna na Ukrainie pokazała zarówno strategom wojennym, generałom, jak i władzy cywilnej, jak wygląda współczesne pole walki. Wcześniej te konflikty były poza Europą, w warunkach takich jak, nie wiem, Afganistan, Irak, no innych zupełnie warunkach niż nasze. Więc dzisiaj widzimy, jak ten konflikt wygląda i widzimy, jak wiele dzieje się na zapleczu frontu. I jak wiele do zrobienia jest na zapleczu frontu, ażeby ludność cywilna po prostu była bezpieczna. Także równolegle z działaniami budującymi potęgę militarną czy siłę militarną, musimy zadbać o bezpieczeństwo cywilów. Tu też przespaliśmy, nie tylko my, bo cała praktycznie Europa przespała te ostatnie dziesięciolecia, więc na pewno potrzebne są nakłady na obronę cywilną. Ustawa o obronie cywilnej jest procedowana w tej chwili, szeroko konsultowana przede wszystkim z samorządami, bo to one będą miały najwięcej zadań wynikających z tego działania. Podczas pobytu pana premiera Finlandii w Warszawie, pan premier Tusk z premierem właśnie Finlandii wyszli na konferencję prasową i zapowiedzieli, że podejmą działania, żeby Unia Europejska przygotowała mechanizm wsparcia dla wszystkich regionów granicznych, które graniczą z Rosją, Białorusią, Ukrainą, począwszy od Finlandii, a skończywszy na Bułgarii, właśnie po to, żeby wzmocnić odporność i wzmocnić bezpieczeństwo w tych regionach, bezpieczeństwo militarne, ale też bezpieczeństwo ludności, czyli inwestycje w schrony, w zabezpieczenia, w zabezpieczenia również szpitali, w przygotowanie szpitali polowych, tak? Więc i do tego również ten instrument miałby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne w tych regionach, bo bliskość granicy, zwłaszcza zamkniętej granicy, sankcje, które zostały nałożone na Ukrainę i Białoruś, spowodowały, że wiele firm z tego pogranicza, z tego pasu przygranicznego po prostu z dnia na dzień przestało zarabiać, upadło. Więc my na to musimy też zaradzić, żeby ten pas tej z tą granicą, taką nieprzyjazną granicą, no nie był ugorem.
Bo za chwileczkę może się okazać, że w odległości, nie wiem, 20, 30, 40 kilometrów od tej granicy nie ma żadnych firm. Ludzie stamtąd będą wyjeżdżali i tak dalej, bo jest psychoza, bo inwestorów nie ma, nie ma miejsc pracy i tak dalej. Więc ten instrument musi być temu poświęcony i w najbliższym czasie jestem głęboko przekonany, znając też skuteczność pana premiera, będzie ten mechanizm przygotowywany. Bardzo dziękuję panu za tę wyczerpującą odpowiedź. Przypomnę, że naszym gościem był pan Jacek Protas, wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję.